Cześć kochani, zabieram was dzisiaj na mały spacer. Jest 2 maja, postaram się wam wrzucić w miarę szybko ten filmik, żebyście tak mieli na bieżąco. To, że mówię dziwnie, to po prostu przez ten expander. I jeżeli się pytacie, to jesteśmy przy tej nowej galerii. Tak wam może pokażę. Pełno dźwigów i budują. Pytacie się mnie, jak z tym expanderem i ogólnie jest spoko. Macie bardzo ładne graffiti tło. Pierwsze kilka dni było straszne, ale to wam ogólnie wieje, a nie chcę wam kurczę w okularach mówić. No, także z expanderem jest ogólnie okej. Pierwsze kilka dni było tragicznych, ale jest okej, tylko z mową gorzej. No i że dzisiaj wieje, to może dużo do was nie będę mówić, ale postaram wam się dużo pokazać. Dzisiaj jest Poznań zapłuceny i postaramy się, nie wiem, może obskoczyć jakąś knajpkę, może coś innego zobaczyć, więc dam wam znać, co się dalej będzie działo. Pa, pa. Chcieliśmy, słuchajcie, zwiedzić tą bramę Poznania. Siedzimy tutaj w tym takim korytarzu. Słuchajcie, bilety, jesteśmy o 13 i bilety są na dzisiaj wszystkie wyprzedane. Mimo że jest chyba do 20 to otwarte, a na jutro biletów nie można kupić, można dopiero jutro, siedząc od rana, więc jest gówno. Także kolejne poznańskie gówno i nic nie można zobaczyć. Także nic nie zobaczymy pewnie dzisiaj, bo takie mają zasady, a nie inne. Także nie zachęcam, nie polecam na razie. Tyle wam mogę powiedzieć. Bartek, proszę się oglądać, ale ogólnie mega, mega słabo jest, więc zobaczymy, co będziemy dalej robić i dam wam znać. Pa, pa. Nie, to gdzie jest pomidorówka w pasie? A my nie znaleźliśmy jeszcze tych karmelków naszych. Mało tych wyrzeczy nadal. Ja ci z tym mówię, architektura, a wszyscy mówią, zostaw architekturę.
Nie, no szkoła że architektura. Będziesz sobie robić projekty. Które ciasto proponujesz? Na boku, a celowo będziesz tak, która jest najsmaczniejsza? Ej, powiem ci, że... wszystkie są dobre. Marchewkowe klasy. Marta żadnego nie lubi. Kurnik, kurnik jest bardzo fajny. Jak znasz smak, to możesz też robić buraczonego. Może to jest, wiesz, trochę taki murzynek, ale jest taki fajnie mokry. To jest tofu, a ty nie lubisz tofu. Nie czuć tofu. Nie czuć? Chcesz? Kręciłeś nosem, jak ci dawałam. Proszę bardzo. Dobrze, zainteresowanie większe. Gdzie jest to słońce? No właśnie, wy jesteście w takim miejscu, że nie macie na górze, jest super dzieło. Jakiś sernik. Poszłam nad rzekę, no sernik kokosowy. No to chyba dobre, bo to ostatni kawałek został. Chyba tak. Na spodzie z musli. Dobra, ja najpierw zjem chyba jeszcze. Jeszcze jest tarta cytrynowa. Jest, też schodzi. Też schodzi. Też schodzi. Ostatni kawałek to są musli. No. Super. No mi się to podoba, to buraczane. Ja wtedy robiłam ciasto z burakami. Co, to buraczane? Nie, to robisz przed świadą. Dobra, kochani, będziemy jedli ciasto wegańskie. Nie wiem, czy mnie słychać, ale będzie to ciasto, to jest buraczane z kawą i czekoladą. Więc zobaczymy, czy jest dobre. Zaraz wam pokażę, jak wygląda. Yummy, yummy. Teraz zobaczymy. Test na żywo ciasto. Wegańskiego. Poduszeczki. Ej, ale pyszne. Mega. Pyszne jest to ciasto buraczane. Bartek, powiedz co? Wiecie, dać facetowi ciasto buraczane to ciężka sprawa. I co? Po co widzę na dobra, nie? Tak, tak.